Witam Państwa z tej strony. Łukasz Stefanik. Dziś mamy 13 dzień lutego, godzina 10.30. Rozpoczynamy briefing od niemieckiego DAXA. Na początek, interwał H4, gdzie tutaj dla zwolenników spadków może budować się coś na kształt formacji głowy z ramionami, odpowiednio tutaj z lewym ramieniem głową i teraz możliwym prawym ramieniem, natomiast żeby do tego doszło oczywiście rynek musiałby najpierw tutaj zawrócić, a następnie wybić linię szyi i dopiero wtedy można spodziewać by się jakichś większych spadków, natomiast jak na razie cały czas mamy do czynienia z tendencją wzrostową i właśnie w tej chwili rynek próbuje wybić tutaj ostatnie maksima, także jeżeli ta świeca utrzyma się tutaj powyżej lokalnych szczytów, niewykluczone, że zobaczymy dalej kontynuację ruchu wzrostowego, gdzie w przypadku takich wzrostów może się pojawić reakcja ceny. Pierwszy współczynnik 61.8 jest właściwie również teraz testowany, natomiast nie ma tutaj ani wcześniej wyraźnie reakcji na 50, ani na 38,2, dlatego też żadnego układu harmonicznego e, nie wyznaczymy, dlatego też jeżeli rynek utrzyma tą świecę H1 e, powyżej ostatnich lokalnych szczytów, można spodziewać się kontynuacji e, wzrostów. E, Zajdźmy jeszcze na niższy interwał czasowy, e, wyznaczę tutaj układ overbalance, czyli największą e, korektę na lokalnej fali wzrostowej, to jest ten układ na około 100%. 20 punktów w przypadku cofnięcia, czyli fałszywego wybicia tych szczytów tutaj z godzin. Z godzin porannych z 10 lutego e, będzie można spodziewać się korekty. Zobaczmy, że aktualnie, e, gdyby ta korekta się pojawiła, to bardzo fajne wsparcie wypada w tym miejscu, e, ponieważ tutaj oprócz geometrii znajduje się e, ZZB, czyli wcześniejsza reakcja ceny, te szczyty tutaj z 7 lutego. Natomiast na początku rynek musiałby tutaj e, zawrócić, natomiast jak na razie wygląda na to, że te wzrosty będą e, kontynuowane i w takiej sytuacji ten układ będzie należało przemyśleć. Zakładać coraz wyżej, i cały czas jego dolne ograniczenie będzie stanowiło wsparcie. Kolejny instrument to jest eurodolar, eurodolar na interwale h4, gdzie tutaj ta tendencja wzrostowa, która ma około 480 pipsów, wydaje się być w tej chwili załamana, ponieważ w ostatnim tygodniu mieliśmy do czynienia z wybiciem układu overbalance, czyli największej korekty na tej fali wzrostowej, zaznaczę ten układ, tutaj biorąc pod uwagę całą falę, największym układem była ta korekta. Tutaj widzimy, że wszystkie kolejne były mniejsze, dlatego też w tej chwili to dolne ograniczenie, ono stanowi opór i właściwie już tutaj rano było dzisiaj testowane. Dopóki rynek znajduje się poniżej, ja ten poziom zaznaczę, 1,0660, dopóki znajdujemy się poniżej, tutaj możemy mówić o tendencji spadkowej zgodnie z metodologią Overbalance. Wyjście powyżej mogłoby otworzyć tutaj drogę do. Wzrostów. Natomiast jak to wygląda na niższym interwale czasowym, interwał M30, no tutaj widzimy wyraźną falę spadkową, która ma już ponad 200 pipsów. I najbliższym wsparciem są oczywiście ostatnie dołki. Jeżeli one zostałyby wybite, wtedy należy spodziewać się kontynuacji ruchu spadkowego. Natomiast, tak jak mówiłem, ten poziom 1,06. 60 z perspektywy tego wyższego interwału, e, on stanowi na chwilę obecną e, opór. Tutaj dodatkowo, jeżeli przybliżymy wykres, możemy zauważyć coś na kształt korekty prostej, czyli ta pierwsza fala odbijająca, druga do dołu i e, trzecia fala. Teraz rynek reaguje e, na tą geometrię. Także 1,0660 opór, jeżeli zostałby wybity, można by spodziewać się e, wzrostów. Najbliższe wsparcie 30 parę pipsów niżej, ostatnie lokalne dołki. Zobaczmy kolejny instrument, to jest USDJPI na interwale H4. W pod koniec ubiegłego tygodnia mieliśmy tutaj do czynienia z formacją podwójnego dna, wzrosty jeszcze bardziej tutaj przyspieszyły po wybiciu linii szyi dla tego układu i w tej chwili mamy już odbicie na około 250 pipsów, natomiast cały czas tutaj od początku roku obserwowaliśmy tendencję spadkową, a jej zanegowanie nastąpiłoby w momencie wybicia tej strefy oporu. Zobaczmy, że tutaj rynek reagował Wielokrotnie zarówno z jednej, jak i z drugiej e, strony. Także z perspektywy H4, kluczową strefą jest właśnie ten obszar, do którego brakuje sporo, ponieważ około 150 e, pipsów. Natomiast nie wykluczone, że w najbliższych dniach zobaczymy test e, właśnie tej strefy, to są okolice 115-25. E, Jeżeli chodzi o niższy interwał e, czasowy, tutaj zaznaczę układ overbalance, czyli największą e, korektę. Największa korekta ma około 100 pipsów. Zobaczmy, czy ta druga była podobna. No jak widzimy, ten układ jest utrzymywany, czyli pierwsza korekta, druga taka sama, dlatego cały czas przekładamy go na ostatnie szczyty i aktualnie wsparcie będziemy mieli przy dolnym ograniczeniu, czyli tutaj poziom 113,20. Jeżeli on zostałby wybity, wtedy możemy mówić o spadkach, natomiast cały czas na tę chwilę. Lokalnie tutaj na interwale 30 zgodnie z metodologią Overbalance obowiązuje tendencja wzrostowa. Ok, z mojej strony to będzie wszystko. Ja dziękuję Państwu za uwagę i życzę powodzenia na rynku w dniu dzisiejszym. Do usłyszenia.